Cześć! W tym odcinku zajmiemy się modyfikacjami związanymi ze stringiem, czyli ze zmiennymi alfanumerycznymi. Oznacza to tyle, że przechowują one litery, cyfry, ale także białe znaki, takie jak spacje lub entery, mogą być również puste. Nie są też te wartości w żaden sposób interpretowane, czyli po prostu jest ciąg znaków, który jest wyrzucany. Zacznijmy od level blueprinta i stwórzmy klocek print string. Ma on tam napis hello. Jest to klocek, który używają deweloperzy najczęściej w jakimś ciągu blueprinta, żeby określić, czy ten blueprint działa i w jakim momencie jest uruchamiany. Jest tam napis hello, więc po uruchomieniu pojawia się hello napisane solidnowym, zdaje się, kolorem, ponieważ dziewczyny na pewno znają 10 różnych nazw na ten kolor. Dla mnie prawdopodobnie jest to właśnie ten. Można ustawić, aby wyświetlał się ten napis na ekranie lub był wpisywany do loga lub jedno z tych elementów. Zmienię kolor na czerwony i może również zmienię długość wyświetlania na 3 sekundy, ponieważ wartość jest podawana w sekundach. Jest też napis development only, ponieważ jeżeli grę wydamy, no to nie będą wyświetlane te komunikaty w grze, która jest wydana. Teraz jest napis czerwony hello, no i akurat ten napis jest widoczny, ponieważ gra jest testowana, a więc wszystkie print stringi będą wyświetlane. Jednak powiedzmy, że zmienię tutaj zmienną, ustawię, żeby to była zmienna pseudolosowa typu integer w zakresie określonym. Dlaczego pseudolosowa, nie losowa? Otóż losowy może być tylko rozpad cząsteczek lub atomów w elemencie rozszczepialnym. Natomiast tutaj losowość jest jak w jakiś sposób udawana, czyli czasem zdarza się, jeżeli seed jest ten sam w losowości, że wartości są za każdym razem losowane te same. To jest pomocne, jeżeli chcemy na przykład przeprowadzić doświadczenie z tymi samymi wartościami, chociaż wartościami losowymi. Tutaj losowość też jest udawana, nie będę wnikał w jaki sposób, jednak nie jest to czysta losowość, a jedynie pseudolosowość. Jeżeli uruchomimy, widzimy, że teraz wylosowało jedynkę. Losowość polega na tym, że mogą to być wartości wylosowane kolejno, może to być dwa razy wylosowana ta sama wartość. Na tym polega właśnie między innymi pseudolosowość, losowość w sumie również. Ok, to jest konwersja, ponieważ integer nie jest zgodny ze stringiem, dlatego trzeba go przekonwertować na stringa. Jest klocek, który się nazywa append, który pozwala łączyć kilka stringów ze sobą. Połączymy to zamiast hello, no i na samym początku wpiszę jakiś tekst, na przykład los dwukropek, spacja, natomiast jako b podepnę losowego integera. Znowu musi być przekonwertowany na stringa, czyli po prostu jest zmieniana wartość na element tekstowy. No i to już się wyświetliło akurat tyle. Tutaj tak. Za każdym razem, gdy uruchomię, nie ma pewności, jaka wartość zostanie wylosowana. Ok, wróćmy tutaj jeszcze raz. Są elementy, które posiadają zmienne tekst. Zmienne tekst pozwalają na interpretację tego, co jest w tej zmiennej. Czyli w tym przypadku format tekst. Wpiszę tutaj jakąś zmienną. Cokolwiek wpiszę tekstowo, nie jest interpretowane. Natomiast wszystko, co zawrę w klamrze, jest interpretowane i może być podmienione na cokolwiek innego. Zaraz pokażę, tylko powiedzmy, że wpiszę zmienną x i zmienną y, przy czym mały x, mały y w klamrze po enterze daje nam dwa węzły, do których można podłączyć cokolwiek i wtedy to cokolwiek jest zamieniane na tą zmienną, no i klamra też jest usuwana. Możemy oczywiście zmienić nazwę na zmienna 1 i zmienna 2, ponieważ nie ma tutaj znaczenia, jaką nazwę ma zmienna. Chodzi tutaj o to, abyśmy wiedzieli, jaka dokładnie będzie. Oczywiście można w tym przypadku korzystać dwa razy z return value, ponieważ każdy wykorzystanie return value losuje nową wartość. A na przykład powiedzmy, że y chcemy, aby było z innego przedziału, no to wtedy możemy korzystać z dwóch randomów, no i łączymy result ze stringiem. Tekst i string to znowu są dwie różne wartości, dlatego trzeba je przekonwertować z tekstu interpretowanego na nieinterpretowany string.
dzięki czemu wyświetla tekst, który podaliśmy, natomiast zmienną 1 i zmienną 2 podmienia na liczby pseudolosowe. Za każdym razem.